Bianka jest prawdą, spotkałyśmy się 3 dni temu i pokochałaś ciemnością wielką. Wyobraźcie sobie lidera, ale nie takiego, którego ktoś w firmie nazwał liderem, ale takiego, którego wy uważacie za prawdziwego lidera. Wyobraźcie sobie tą postać, niech ona stoi przed waszymi oczami. Kto to jest? Kim jest ta osoba? Skąd ją znasz? Jak ona się znalazła w twoim życiu? To jest ktoś bliski? Twój szef? Może członek twojej rodziny? Zatrzymaj tę wizję przed swoimi oczami. A teraz zastanów się, dlaczego ten człowiek jest w tym miejscu, w którym jest. Jak to się stało, że stał się liderem albo liderką? Co miało na to wpływ? Kto mu w tym pomógł? Skąd dostał ten dar? Go dostał? Czy wypracował go sam? Za każdym liderem stoi ojciec, matka, stoją przyjaciele, stoi grupa rówieśnicza, stoją nauczyciele, profesorowie, akademicy i bardzo, bardzo wiele ważnych osób, które oprócz tego, że na pewno ciężko pracowały na swoją pozycję, pomogły mu dojść do tego miejsca, w którym jest. Pomogły mu czasami bardzo prostymi rzeczami, zadaniem jednego dobrego pytania w odpowiednim czasie. Ale też były wtedy, kiedy potrzebował porady, dobrego słowa, otuchy, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żebyśmy poszli w dobrym kierunku. Nie znacie ten obrazek, to jest Telemach, razem z przyjacielem ojca Telemacha, czyli Odyseusza, który przed swoją wędrówką 20-letnią poprosił mentora właśnie, żeby zaopiekował się jego synem. Mentoring to jest taka wyjątkowa relacja, która sprawia, że mentor daje to, co ma najlepszego w momencie, kiedy mentee, czyli uczeń, tego bardzo potrzebuje. Ta relacja dawania jest w tym wszystkim bardzo ważna. Często mówi się o mentoringu, że jest to narzędzie, trochę pewnie bardziej, żeby to nazwać, ale myślę, że to przede wszystkim jest bardzo, bardzo istotna relacja. Dzisiaj współcześnie, odchodząc już od tej starożytnej wizji mentoringu, budowane są programy mentoringowe, które mają służyć szczególnie w korporacjach czy w takich grupach branżowych, mają wspomagać transfer wiedzy, żeby całe know-how, które jest budowane przez lata, pozostało w firmie. To też jest świetny sposób, żeby docenić wartościowych i dojrzałych pracowników i dać im szansę, żeby mogli podzielić się wiedzą ze swoimi młodszymi kolegami. Tych programów wewnątrz organizacji jest bardzo dużo. Co więcej, ten proces edukacji mentorów zaczął się komercjalizować. Są studia, Bożena wspominała o swojej edukacji jako mentorka. I tak sobie myślę, że to bardzo dobrze, że jest to kategoria, która zaczyna być nawet trochę modna. Trzeba modnie być mentorem. Ale jeśli coś służy dobrej sprawie, to niech będzie nawet i modne. To niech tak będzie. Bardzo lubię to zdjęcie jednej z najbardziej chyba rozpoznawalnych par mentoringowych, czyli znany wszystkim Bill Gates i Warren Buffett. Obaj panowie są równolatkami, nie wiem czy o tym wiecie, ale Gates bardzo często mówił, że Buffett jest od niego dużo mądrzejszy i bardzo często w wielu sytuacjach jest dla niego jak ojciec. Poznali się zupełnie niepozornie, matka Gatesa zaprosiła go na jakieś towarzyskie spotkanie, bardzo się opierał, bo miał dużo zajęć, rozkręcał wtedy Microsoft. I Buffett zadał mu wtedy, zalał go gradem pytań i zadał mu pytanie, które mniej więcej tak brzmiało, a jak ty chcesz rozwijać taki malutki Microsoft, kiedy masz na swojej drodze takiego giganta jak IBM? I Gates po latach, zresztą można to przeczytać w jego takim dzienniku, blogu, powiedział, że to było niezwykle trudne pytanie.
ale takie, które tak naprawdę oddziałuje na jego życie i sprawiło, że dzisiaj być może jest w tym miejscu, w którym jest. Oczywiście tych pytań później było wiele więcej, bo panowie się znają i przyjaźnią od ponad 25 lat i spędzają z sobą wiele czasu. Natomiast to pokazuje, że tak jak powiedziałam, to zadanie pytania w dobrym momencie może być dość istotne. Druga ciekawa para to jest Abner Mikva, to jest znany polityk amerykański, który już niestety odszedł, i prezydent Barack Obama. To jest zdjęcie, w którym podczas uhonorowania Abnera Mikwy medalem wolności przez prezydenta. I Obama powiedział coś takiego: kiedy byłem absolwentem szkoły prawniczej, AB zachęcił mnie do podjęcia służby publicznej i zobaczył we mnie coś, czego jeszcze sam w sobie nie widziałem. Dodajmy, że Obama odrzucił wtedy tę propozycję. Ale wiem, dlaczego to zrobił. AB sam reprezentował postawę służby publicznej, wierzył w umacnianie nowego pokolenia młodych ludzi w kształtowanie naszego kraju. I tu już z rodzimego podwórka dwie niezwykłe kobiety, a dwie cudowne podróżniczki, Martyna Wojciechowska i Elżbieta Dzikowska. Na swoim fanpage'u Martyna pisze: Elżbieto, gdyby nie twoje filmy, które oglądałam jako dziecko, i inspiracja oraz odwaga, którą mi dałaś, nie byłabym tym, kim jestem. Dziękuję ci za wszystko, a przede wszystkim za wsparcie i kobiecą solidarność. Zawodowo zajmuje się wspieraniem liderów i rozwijaniem ich kompetencji przywódczych. I przyznam, że bardzo mnie frapuje, jak to się dzieje, że jednym się udaje, a drugim nie. Jaki jest taki idealny model i skillset, który mówi o tym, że jeden lider jest dobry i za nim podążają, a drugi niekoniecznie. I coś, co mnie jeszcze chyba bardziej frapuje, jak zrobić, żeby liderzy wychowywali kolejnych liderów? Jak ich wspierać, jak im pomagać, co zrobić, żeby mieli w sobie taką potrzebę. W ostatnich latach, czy w ostatnich czasach dosięgły nas bardzo istotne kryzysy. Pewnie się z tym zgodzicie, bo fakty nie kłamią. Kryzys ekonomiczny, który doprowadził do upadku wielu szacownych instytucji i państw. Kryzys zaufania do korporacji, które są oskarżane o to, że powodują katastrofy ekologiczne, że wykorzystują nadmiernie swoich pracowników. Kryzys do przywódców państw, do polityków, których taki partykularny interes przezwycięża ten interes publiczny, a co więcej tworzy dysproporcje geopolityczne i bardzo zaburza nasz pokój i spokój. A na koniec kryzys wartości, który objawia się hiperkonsumpcjonizmem i egocentryzmem. I w tych takich niespokojnych czasach, jak mówią też mądre think tanki na świecie, zmienia się paradygmat przywództwa. Przywódcy z tych hierarchicznych, forsujących, apodyktycznych postaw, notabene dzięki być może temu paradygmatowi dogoniliśmy Europę Zachodnią przez ostatnie 25 lat, zmieniają się w tych bardziej zaangażowanych, tych wspierających, tych budujących na relacjach. Tworzą firmy, które są otwarte, które są innowacyjne, które przyjmują nowe technologie i które są dużo bardziej różnorodne niż wcześniej. I doszliśmy do bardzo ważnego punktu, hasło różnorodność. Państwo, którzy tutaj przyszliście, zakładam, że trochę znacie świat nowych technologii, albo bardzo dobrze znacie świat nowych technologii i zapewne też wiecie, że w świecie nowych technologii tak trochę jest mniej kobiet niż mężczyzn, o tym już mówiliśmy przed chwilą. Natomiast one są bardzo potrzebne, bo to zdaje się pan Jacek wspomniał, rzecz oczywistą, nie trzeba być pewnie, nie czytać wielu źródeł, żeby to wiedzieć, że różnorodność daje lepsze rezultaty. Te wszystkie ROI, ROSy, wskaźniki ekonomiczne i decyzje, które są podejmowane dzięki różnorodnym składom zespołów, i to nie tylko chodzi o płeć, ale również wiek, doświadczenie i tak dalej, po prostu dają lepsze rezultaty. Dlatego też powstała technologia w spódnicy, z bardzo realnej przyczyny.
że żeby było więcej kobiet w świecie nowych technologii, to trzeba coś zrobić. To odgadania się za dużo nie dzieje, jak wiemy. I udało nam się powołać stowarzyszenie, które jest non-profitowe. Znaczy, nikt nie dostaje pieniędzy za to, że robimy różne fajne rzeczy. Natomiast to, co jest ważne, to fakt, że poza gadaniem trzeba podjąć działania i my podjęliśmy działania związane z edukacją i z mentoringiem, o którym dzisiaj trochę mówię. Ten mentoring wydaje nam się bardzo ważny, bo on kształtuje postawy otwarte, postawy liderskie i daje właśnie szansę na to, żeby nowi liderzy wychowywali kolejnych liderów. Jednym z takich projektów jest program mentoringowy, który powołaliśmy dwa lata temu, zdaje się. Ma już swoją trzecią edycję. Zaraz ona się kończy, niedługo zaczyna się czwarta edycja. Zrealizowaliśmy ponad 30 relacji mentoringowych, ale tu chyba nie o liczby chodzi tak do końca, bo jak się okazuje, jest wiele programów, które działają na większą skalę, ale nie skala tutaj jest istotna. Mamy 40 mentorów, kobiet i mężczyzn, tu jest na zdjęciu jest kilkoro w zasadzie z nich, którzy chcą się po prostu dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Zrobiliśmy dwa ogólnopolskie kongresy, które propagują mentoring jako narzędzie rozwoju przywództwa. Mnóstwo szkoleń dla mentorów, dla mentees, setki rozmów i dyskusji, i wymiany doświadczeń, i edukacji własnej. To jest coś, co bardzo buduje. I chcę Wam opowiedzieć jeszcze o kilku historiach. Na sali jest nawet jedna osoba, o której będę opowiadać za chwilę. Kasia Mielczarek to jest dziewczyna, która pracuje w grupie Veolia. Kiedy przyszła do naszego programu mentoringowego, była kierownikiem średniego szczebla. Pracowała z nią Jasia Wrzosek. Po półtora roku od ich relacji Kasia awansowała na CIO grupy. Dominika Klichowicz. Gdzie jesteś? Odsyłam Was do Dominiki, jakbyście mieli więcej pytań, jak było. To osoba, która będąc w Microsoftie jako dobrze zapowiadający się HR manager, pracowała z Agnieszką Kraniewicz-Bieniek, szefową Google w Polsce. No i tak sobie myślę, że trochę, bo to tak się jakoś niedługo po tym programie wydarzyło, bo spełniłaś, Dominika, swoje marzenie i wyjechałaś w wielki świat, Amazona, do Niemiec. Świetnie, że wróciłaś, bo będziesz mogła nam dużo, dużo o tym opowiedzieć, ale myślę, że ta relacja miała duży wpływ. Dominika Wam sama więcej o tym opowie. Monia Urbaniak to jest dziewczyna, która pracuje w Cisco, jest menedżerem dość średniego szczebla, pracowała z Asią Dudzia, która, uwaga, jest mniej młodsza, jest jej mentorką. No i panie miały bardzo burzliwą historię, otóż Monika nie dostała się w pierwszej fazie do programu. Nie była gotowa po prostu. Uznaliśmy, że nie ma przemyślanego celu mentoringowego, a jako sponsor tego przedsięwzięcia dbamy o to, żeby ta relacja miała początek, miała koniec, miała jakiś sens również, poza sympatycznymi spotkaniami. Monika pracowała bardzo ciężko cały rok, żeby przemyśleć swoje oczekiwania, żeby dojść do tego, co chce osiągnąć i żeby nazwać swoje mocne strony. Po roku weszła do programu cały czas czekając na Asię, bo wybrała sobie ją jako mentorkę. No i są już po tej relacji, natomiast ona się w ogóle nie skończyła, mimo że program się skończył. Dziewczyny się przyjaźnią, są w stałym kontakcie. I to, co jest takim takeawayem z tej opowieści drobnej, to fakt, że Asia twierdzi, że nauczyła się od Moniki dużo więcej niż dała. Co oczywiście pewnie nie jest do końca prawdą, ale też pokazuje, czym mentoring jest. Teraz będzie bardzo osobista rzecz. Podzielę się z Wami taką refleksją na temat moich ważnych osób, ale nie dlatego, żeby Was wzbudzać emocje, bo pewnie to są bardziej moje emocje, ale opowiem Wam o dwóch ważnych postaciach w moim życiu. Pierwsza z nich to jest wybitny geolog, erudyta, poliglota, człowiek, który zwiedził cały świat. Niestety nie ma go już z nami, jest w moich wspomnieniach i w mojej pamięci. To jest mój wujek Stanisław Przyniosło, którego poznałam, jak byłam takim podlotkiem, można powiedzieć. Zaraz po maturze miałam 1000 pomysłów w głowie i wszystkie chciałam natychmiast zrealizować, łącznie z bardzo dziwnym kierunkiem studiów. I on wtedy tej młodej, naiwnej dziewczynie parę rzeczy mądrych powiedział,
otworzył świat, otworzył zupełnie inną przestrzeń, zaszczepił pasję podróżowania, poznawania ludzi, wyostrzył trochę poczucie humoru i tak sobie myślę, że jest jedną z najważniejszych postaci w moim życiu. Mówię to po to, żebyście też sobie teraz, trochę cały czas mając przed oczami tego lidera, dorzucili jeszcze wizję swojego mentora, kogoś, kto był ważny w waszym życiu. Wcale nie w życiu zawodowym, ale ktoś, kto powiedział kiedyś do was bardzo ważne zdanie albo poprowadził was i dzisiaj jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. Ja mam ogromną wdzięczność do tej postaci i jak będziecie mieli chwilę, to pomyślcie o takich osobach i podziękujcie im, jeśli możecie. Drugą osobą, która być może wielu z was może być znana, to jest Borys Stokalski. To jest mój aktualny mentor. Osoba, którą poprosiłam o mentorat. Napisałam do niego, wtedy jeszcze panie Borysie, że pan chciał mieć taką sympatyczną menti. Powiedział, że jest zaskoczony i kto kogo będzie mentorował. Ale to jest oczywiście znowu dowcip Borysa. Borys jest niezwykle fascynującą postacią, jest ikoną w świecie nowych technologii w tym kraju, był wieloletnim prezesem InfoVida Matrix, zbudował tę firmę, rozwinął ją, przeżył dwa kryzysy, na koniec ją sprzedał, dzisiaj buduje nowy biznes. Niezwykle mnie fascynuje swoją inteligencją, wizjonerstwem i strategicznym myśleniem. I znowu mówię tę historię tylko po to, żeby was nakierować na taki tok myślenia. To nie programy mentoringowe do was przyjdą, ale wy sami poszukajcie mentora w swoim gronie, się do niego zgłoście, zeskanujcie swoje kontakty i sprawdźcie, czy przypadkiem nie ma w nich kogoś, kto was bardzo fascynuje. Ja zresztą doświadczam tej relacji mentoringowej z obu stron, jestem mentorką i mentee i przyznam, że to jest takie olśnienie, że to tak można, że to nie jest tak tylko, że bierzemy, ale i dajemy, albo tylko dajemy i bierzemy. I na koniec, żeby tak wezwać do działania, jak to mówią, call to action, to chciałabym was zachęcić do tego, żeby skorzystać z tego, co oferuje świat, oferuje rynek, żeby zrobić rewizję własnych kontaktów, tak jak powiedziałam, i znaleźć wokół siebie mentora, albo być dla kogoś mentorem. A takie bardzo, bardzo ważne zdanie i przesłanie, które też chcę wam zostawić, to fakt, że mentorzy ofiarują wam coś, co jest w dzisiejszym świecie niezwykle unikalne. Swój czas i uwagę. I bardzo was proszę, skorzystajcie z tego.